Panowie, jesteśmy tak wiekowi, że możemy chyba powiedzieć wprost, wychował nas Cartoon Network, który oglądaliśmy nie w żadnym streamingu, tylko na kablówce i nie po polsku, tylko po angielsku. I teraz siedzimy tutaj, jesteśmy po 30, ale przed 20 i rozmawiamy o opus magnum twórcy Laboratorium Dextera. Jak to jest możliwe? To jest niesamowite, że właśnie Gandhi Tartakowski dojrzewa razem z nami. My się rozwijamy może w mniejszym stopniu niż on, ale on w tym momencie, gdy będziemy mówić o Primal, jest na wyżynach swoich artystycznych. Ten serial jest kumulacją wszystkiego, co zrobił do tej pory. On w każdej dekadzie robi coś przełomowego, bo i Laboratorium Dextera, i Samurai Jack, i teraz Primal to jest rzecz, która jest nieporównywalna do niczego innego, co widzimy w telewizji. I Primal jest skierowany też do innej grupy wiekowej, do troszkę wyższej już. Widać, że on też chce w inny sposób historię i do innej grupy osób, nie? Dalej jest tym dzieciakiem, który się jara tym, co robi, bo to widać w Primal, w każdym elemencie, to jest bardzo palpowe, ale jest to dojrzalsze i artystycznie, i jako serial, który nam coś opowiada o postaciach. Ale ten punkt wyjścia jest taki totalnie jak z naszych dziecięcych marzeń, nie? Że macie figurkę tyranozaura i macie Action Mana albo jakiegoś Conana i mówicie, a dlaczego on nie może na nim jeździć? I to nie jest tak, że mamy jakieś dziecięce marzenia i Gentry Tartakowski potrafi sprawić, że one mają sens i podobają nam się po 30. To jest w ogóle cudowne, że my możemy za tymi marzeniami podążać. Bo oglądając te filmy, oglądając całość, my mamy wrażenie, że ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że jestem uczestnikiem tego i że on po prostu spełnia te moje dziecięce zabawy, bierze te zabawki i mówi, ale dlaczego by nie można akurat tego połączyć jednego z drugim? Dlaczego nie można się tym pobawić? Ja to zrobię, bo ja mogę. Mam już swoje nazwisko wyrobione, jestem artystą pełną gębą, posiadam wszystkie papiery na to, żeby to zrobić. Nikt mi tego nie zakaże. On ma olbrzymie możliwości wpływu na dzieło, które tworzy, ponieważ sam nazywa się reżyserem, co nie jest typowe, jeżeli chodzi o seriale animowane. Ale idąc tak kroczek po kroczku i opowiadając ludziom, którzy nas teraz oglądają, dlaczego zachwycamy się Primal, zresztą nie po raz pierwszy, bo sporo o tym już rozmawialiśmy, i właśnie zbliża się drugi sezon, który będzie dostępny na HBO Max i na Adult Swim. Zacznijmy może od tego, co jest sercem Primal. Czyli właśnie patrzymy, o, dinozaur, o, taki Conan czy jakiś caveman, ale to jest dwójka naprawdę pięknych postaci, które jednoczy trauma, jednoczy strata i nie mają jak się ze sobą komunikować. Wydają się kompletnie niedobraną parą, nawet można by pomyśleć, to jest taki buddy movie, nie? Taka zabójcza broń, tylko w prehistorycznym fantazy. Bardzo zabójcza, to jest podstawa tego serialu, że tutaj wszystko jest zabójcze i to jest idealne porównanie. Dokładnie, ale mamy te dwie postaci i brak komunikacji, to jest to, co najbardziej charakteryzuje ten serial. Jak ktoś próbuje sprzedać ten serial, to nie mówi, o, to jest o dinozaurze czy tyranozaurzycy, którą jest Fang, oraz cavemanie, neandertalczyku, którym jest Spear, ze względu na włócznię, którą się posługuje, jedyne narzędzie, które ma. I ludzie mówią, to jest ta animacja, w której nie pada ani jedno słowo. Z małą gwiazdką, o tym więcej powiemy w naszym materiale, w którym omawiamy wszystkie odcinki. Jaki był twój pierwszy odbiór, kiedy zobaczyłeś te relacje między jedną a drugą postacią? W ogóle wszystko jest zbudowane na tej relacji. To jest podstawowa rzecz. Relacja tak jakby buduje w ogóle konstrukt tego świata. Oprócz wspomnianej brutalności, oprócz tej pierwotności, o której mówimy, to te wszystkie etapy budowania relacji pomiędzy Spearem i Fangiem są bardzo, bardzo wbrew pozorom realne, bardzo bliskie nam, bo rzeczywiście te wszystkie etapy, które oni odbywają, ta ścieżka, droga, którą oni wspólnie odbywają, ona się dzieje w dwóch kierunkach. Pomiędzy nimi i ta droga, którą oni odbywają realnie. To wszystko ich kształtuje, to wszystko ich buduje i wszystko to się dzieje bez słów. To jest fenomenalne, że oni potrafią się dogadywać właśnie na zasadzie gestu, na zasadzie warknięcia, to warknięcia są chrumknięć, chrząknięć. Tak, spojrzenia, ile tam gra brew, ile tam gra jedno spojrzenie, błysk oka, grymas twarzy. To jest fenomenalnie zagrane, to jest to doskonale też poprowadzone przez Tartakowskiego. To trzeba bardzo mocno dowartościować. To też pokazuje, jak bardziej emocjonalna jest to relacja, przez to, że znika ta bariera słowna, że można się
uzewnętrznić, wykorzystując właśnie mowę. I my mamy straszne ułatwienie w naszym życiu, nie? Że możemy pogadać, możemy wytłumaczyć pewne rzeczy, a jak możemy to zrobić, gdy nie możemy się komunikować? I to nawet nie dlatego, że jesteśmy jakoś mechanicznie tego pozbawieni, tylko po prostu nie znamy konceptu mowy. Tak, to jest poruszone oczywiście też w tym serialu w pewnym momencie i to jest fantastyczna scena, ale przez to i ten dinozaur, który jest innego świata, to jest ta część historii, która wymiera. On już jest u swojego końca, cała jego, wszyscy jego pobratyńcy też są już... No to jeszcze się okaże. Tak, no nie wiadomo jak to dalej pójdzie, ale konceptualnie znając historię, nie? I mamy tego człowieka, który zaczyna być tym człowiekiem przyszłości coraz bardziej. I my wiemy w tym momencie, że dla niego coś tam dalej jest, on się będzie rozwijał i mamy tego dinozaura, który już ma zniknąć. I te światy się nagle łączą w tym dialogu, którego nie było przez długi, długi czas. I te dwie jednostki, które właśnie są w tej sytuacji skrajnej, krytycznej, tutaj była pewna strata, tutaj tak samo i to ich połączyło. I to jest niesamowite, że oni muszą się dogadać właśnie przez te takie typowo fizyczne uzewnętrznienie swoich emocji. Właśnie te chrząknięcia, jakieś krzyki, dzielenie się pewnymi rzeczami, jedzeniem czy czymś w tym stylu. To są wszystko uzewnętrznianie emocji i to działa w tym serialu. Ale to i tak jak odbieracie mowę bohaterom, to co jest jednym ze środków opowiadania historii obok samego obrazu czy audiowizualiów, to zostaje wam audio, ale bardzo okrojone i musicie 200% postawić na wizualia. Więc jakby, jak myślę o tym serialu, to łączą mi się te dwa kontrapunkty. To, co nas zachwyca i to, co nas obrzydza. Piękno i absolutna brutalność, przemoc. Mamy z jednej strony niezwykle piękne kadry, długie, które, i o tym też zaraz będziemy mówili, które Gendy Tartakowski sobie szlifował na ostatnim sezonie Samuraja Jacka. Takie niemalże Kurosawa, zabawa tempem, dynamiką, troszeczkę czerpanie z nawet może takiego kina niemego, a z drugiej strony nieprawdopodobny język przemocy, czyli takie poczucie, że ten świat naprawdę chce zabić bohaterów. Jak my byśmy się z nim znaleźli, to byśmy nie przetrwali ani jednej sekundy. W zasadzie pierwszy kadr, pierwszego odcinka to pokazuje. To jest miejsce, które nie jest przyjazne, nawet jeżeli przyciąga cię wizualnie, nawet jeżeli jest po prostu pięknie skomponowane. To zupełnie serio dla mnie pod względem komunikacji i tego, jak to jest pokazane i jaka to jest taka wiwisekcja tego, czym jest komunikowanie się między istotami, to jest najlepszy przykład popkulturowy od czasu Arrival Denisa Villeneuve'a, na serio. Bo to jest naprawdę piękny wykładnik tego, jak to wygląda, nie? Jak się można dogadać, nie potrafiąc się dogadać. Nie? I to przez cały serial działa. I to jest super, że właśnie na tym jest całe rdzenie tego serialu, nie? Bo nawet nie tylko komunikacja, ale też jak są dźwięki wykorzystane, nie? Wszystkie jakieś kapania wody, jakieś szumy traw czy coś takiego, to jest wszystko komunikacją, wszystko ci mówi o tym świecie, nie? Który poznajesz. Dbałość o detal. Niesamowita dbałość o detal. To, co mnie tutaj też urzeka, to bardzo wiele elementów fabularnych, które są w Primal, mogłyby w każdej innej konwencji zakrawać nawet o banał. Bo tam nie są rozbudowane opowieści, to nie są rozbudowane historie, ale poprzez sposób poprowadzenia tego, poprzez tę narrację, to ogranie dźwięku, obrazu, tych detali, o których mówisz, to wychodzi poza ten banał. Tak, rozmawiam jeszcze o tej warstwie audiowizualnej. Naprawdę trzeba podkreślić reżyseria. Jakby imię i nazwisko Gendiego Tartakowskiego przy logo Primal jest nieprzypadkowe. To jest człowiek, który ma potężną kreatywną kontrolę nad całym procesem. Storyboarduje to wszystko. Tworzy pycze z przezabawnymi onomatopejami, które wydaje własnymi ustami. Które potem znakomity sound designer przejmuje i zmienia w to, o co mu chodzi. Ale zauważcie, co to znaczy ta reżyseria. Znaczy, zabawa perspektywą to nie jest coś typowego dla seriali animowanych. My mamy tutaj bardzo wiele kadrów, które pokazują postaci, które idą w naszą stronę, w głąb ekranu. Albo nietypowe ujęcia, nietypowe kadry. Do tego mamy fenomenalny montaż, zbudowany na świetnej dynamice. I przy tym udźwiękowienie, ale też muzyka, za którą odpowiada między innymi Taylor Bates, autor muzyki chociażby do Johna Wicka. Ta muzyka to nie jest muzyka, która kojarzy się z pierwotnością. To jest muzyka, która ma w sobie bardzo dużo elektroniki, bardzo dużo takiego dark synthu. I to wszystko buduje takie poczucie z jednej strony piękna, pietyzmu, mimo że opartego na prostej kresce, ale z drugiej strony takiej nieprzyjazności
i tego, że coś za moment może wyskoczyć za rogu i pożyć bohaterów i sprawić, że ten serial przestanie ci się podobać. Więc może o tym świecie chwilę porozmawiajmy. To też, wiecie, jak ja zacząłem oglądać, powiedziałem, no prehistoria, wiadomo, gościu jeździ na dinozaurze. No co może być bardziej prehistorycznego? Dlatego ja się już długo zabierałem do tego serialu, ja go obejrzałem dopiero po czasie, bo mówię tak, animacja, tam będzie jaskiniowiec i dinozaur, jakaś przyjaźń, nie? I ja kocham Tartakowskiego, nie? Ale to był taki moment, że później sobie to zobaczę. I teraz jak siadłem w końcu do tego, żeby obejrzeć, to nagle miałem takie wow, czemu ja tego wcześniej nie obejrzałem? Coś to był za błąd. Tak, jaki to był błąd, nie? Bo tutaj na poziomie właśnie narracyjnym i tego, jaki świat budowany, taki piękny sposób, żeby cię zachwycić tym, co jest. I na przykład każdy odcinek to jest coś zupełnie innego. Poznajesz jakiś inny kawałek tego świata. I to jest wszystko dopasowane, tak jak mówisz, do muzyki, że Bates na przykład mamy... To cały czas coś atakuje, bo o tym jest ten serial. Cały czas zagrożenie gdzieś jest. I Bates zawsze muzykę dopasowuje do tego zagrożenia. Mhm. Że wiesz, że jak się pojawią jakieś na przykład raptory, weźmy na to, one będą pod inny dźwięk i pod inne tempo niż jakieś inne zagrożenie. Tutaj nie chcę oczywiście niczego ujawniać. I to robi niesamowite wrażenie, bo to też tak jak będziemy zaraz przechodzić pewnie do tego, do tej pulpowości, do tych rzeczy z tym związanych, no to też każdy odcinek jest tak naprawdę inną konwencją. I to jest wszystko temu podyktowane, nie? Żeby też ten serial nie nudził, nie? Że o, jest sobie jaskiniowiec i biega po tych tam nieużytkach, jakieś skały leżą czy coś. Tylko nie, za każdym razem ma być coś nowego. I wiemy, że Tartakowski to uwielbia, żeby cały czas widza trzymać przy ekranie właśnie tą prędkością, tymi nowymi rzeczami, które się pojawiają, nowymi potworami, jakimiś zaskoczeniami w tym świecie. I już nam się wydaje na przykład w tym momencie, okej, okay, to nawiązuje do prehistorii dosyć mocno, są jakieś dziwne rzeczy, ale nie będzie dziwnie. I nagle bam! Patrz, to jest teraz, tym się bawię, nie? Teraz troszkę magii na przykład wprowadzimy, czegoś takiego, nie? I to jest niesamowite, robi wrażenie, że ten świat jest tak złożony. Jesteś naszym zespołowym specjalistą od dinozaurów, czy też dinożarłów. I czy ty nie miałeś w żadnym momencie takiego zgrzytu, dysonansu, że okej, okay, są dinozaury, które ty będziesz bardzo ładnie potrafił nazwać, fachowo, a z drugiej strony, bam, na przykład pojawia się wielka szeloba, pająk, dla którego po mieście albo latają nietoperze, nietoperze, tak, albo nie wiem, pojawiają się jakieś wiedźmy. Tobie to nie zgrzytało? Nie w tej konwencji. To znaczy, ta ekspozycja, która jest już od pierwszego odcinka, ona nam serwuje pewność jednego. Nie możemy się spodziewać tego, że to będzie wierne nauce, że to będzie wierne jakimś faktom, które są bardzo mocno związane z realiami czasów, w których żyły dinozaury albo w których żyli jaskiniowcy. To jest jakaś forma takiej wyspy czaszki, to jest jakaś forma... Dużo czerpie z King Konga, tak, z Conana, a też Jurassic World. Ale też Jurassic World, jak najbardziej. To jest w ogóle mariaż wszystkiego. I to jest cudowne u Tartakowskiego, że on sobie to wziął, te wszystkie klocki i wsadził w tę jedną taką klepsydrę. Piaskownicę. To jest jego piaskownica. Piaskownicą się bawi tym. Klepsydra też pasuje. Tak, klepsydra, taka kapsuła, można powiedzieć, w której na przykład wszystkie te czasy skumulowały się, pozostałości tego po prostu istnieją i koegzystują jakoś w tym świecie. I dlatego to mi nie doskwierało w ogóle. Uważałem, że to jest po prostu jedna wielka zabawa. To jest cyrk, na dobrą sprawę, Tartakowskiego, który otworzył nam prawdziwy park jurajski, ale z wszystkimi rzeczami, które kochaliśmy w dzieciństwie. Z wszystkimi, tak. Absolutnie, nie tylko z dinozaurami. Co tam stoi na mojej półce? Tak. Tam wszystko, co jest na tej półeczce, sobie wezmę i wsadzę do mojego parku i może zrobię jeszcze arenę. Nawet arenę zrobię, żeby walczyli tam. I zmienili się w Hulka. To jest takie, nie można się niczego spodziewać. Takie kreatywne rozwinięcie tych fascynacji, które były już w Samurai Jacku. Tak. Że o, lubię te stare rzeczy przygodowe, lubię jak te światy są dziwne, więc tutaj mogę tak samo zrobić. I czemu nie? Widać, że Tartakowski się nie chce po prostu nudzić. I wie, że widz też się nie chce nudzić, żeby będziemy opowiadać tym samym cały czas. Nie, trzeba go cały czas popychać czymś. Zobacz, zostaniesz coś fajnego jeszcze. A w tym odcinku myślałeś, że dostałeś coś fajnego? W następnym to dopiero będą rzeczy, nie? I ten serial z odcinka na odcinek napędza właśnie tą budowę tego świata. Bo to jest też super, że właśnie każdy odcinek jest oddzielną mini-narracją, ale on się właśnie buduje tam w tle, w tą taką długą historię o tych przemianach między bohaterami, o przemianach kulturowych. Tak. Dokładnie, bo tu się kultura pojawia, nie? I to, jak ludzie na siebie reagują, te istoty wszystkie, które tam są. To jak już obracamy się wokół tego wielkiego słońca, jakim jest Genndy Tartakowski, to chwilę porozmawiajmy o nim i o procesie produkcji, bo to dzieło jest rzeczywiście kultowe w niektórych kręgach, teraz jak już jest na HBO Max.
i teraz jak wchodzi drugi sezon, który pewnie będzie miał większe wsparcie promocyjne, no to więcej osób o tym usłyszy. I Gendy Tartakowski, ty pięknie powiedziałeś na początku, że Gendy Tartakowski rozwijał się razem z nami, a my razem z Gendym. I Gendy tak naprawdę na wszystkich swoich produkcjach, jak Laboratorium Dextera, potem Samurai Jack, także przy innych dziełach, przy których coś robił, jako story artysta, storyboardzista, tak, wszystkie pięknie zaprezentowane na twojej koszulce, potem także Star Wars, Clone Wars, to dotarł do punktu, w którym zaczął realizować swoje marzenie, bo generalnie Primal od lat siedzi w jego głowie, może nawet od dekad, ale nigdy nie miał takiego poczucia, że jest gotowy, żeby to zrobić. I Samurai Jack tak naprawdę ostatni sezon zbudował podwaliny do tego, żeby Gendy mógł rozwinąć się jako właśnie reżyser, jako pełną gębą artysta, który buduje pełną kreatywną wizję, kompletną od A do Z. Z pewnością dało to zielone światło. To reakcja ludzi na właśnie na ten ostatni sezon Samuraja Jacka, w którym on zobaczył, że ta konwencja i ten sposób prowadzenia narracji, montażu, te dłużyzny, a zarazem wymieszanie z różnego rodzaju elementów, kupują ludzi. I że to rzeczywiście można to zrobić. I to Primal, które jest, nie wiem, takim spadkobiercą takich filmów też jak Milion lat przed naszą erą, gdzie też się spotykają jaskiniowcy z dinozaurami. Albo Podróż do wnętrza Ziemi. Podróż do wnętrza Ziemi, tak. Johnny Quest była też taka kreskówka, w której to wszystko się ze sobą gryzło. One nie miały nigdy wielkiego, spektakularnego aż tak sukcesu i były też nisko oceniane, a on to postanowił zrobić w inny sposób. Pokazać, że można zrobić z tego dzieło artystyczne. Po prostu. I to jest bardzo duża różnica, że można zrobić coś, co będzie pulpowe, co będzie mieszanką pewnego rodzaju elementów, które teoretycznie się kompletnie wykluczają przecież, i stworzyć z tego arcydzieło. Bo to jest arcydzieło pod względem realizacyjnym. Z pewnością. No, Tartakowski nie wstydzi tych rzeczy, nie? Które go jarały za dzieciaka. Mówiąc kolokwialnie, i też widzi w tym piękno, nie? Właśnie tej przemocy na przykład, i wie, że to jest straszne, bo on tutaj tego nie unika. To ma być przerażające, nie? Jak mamy na przykład tego mamuta, który tam już jest w strasznym stanie i postacie muszą go dobić, bo przeżycie, jedzenie, pożywienie i te sprawy. I to jest pokazane właśnie w taki sposób, że to jest straszne, ale z pewną dozą melancholii i wizualnie robi wrażenie, albo gdy mamy postacie, które krwawią i nagle skupienie się na tej krwi, która robi wrażenie. Mamy na przykład ten moment, gdzie giną ważne postacie dla niektórych bohaterów i mamy na przykład zbliżenie na jednego z dinozaurów i tylko kłapnięcie szczęką i nagle czern widać i tutaj tylko smuszkę krwi w kolorze. Tak. Zresztą widzimy tylko cienie tego, tak, co on dokładnie, robi. Dokładnie, i to zostaje w głowie, bo ten serial to jest ciąg obrazów, których ciężko się pozbyć z głowy i nie chce się ich pozbyć z głowy, bo to jest po prostu fantastyczne. Możesz sobie stopować to w każdym momencie i masz coś, co możesz na ścianie powiesić, bo tam jest pietys przy każdej scenie. Nasz odcinek przecinają właśnie poszczególne plansze, które są oparte na kadrach, więc to dokładnie można by sobie powiesić na ścianie, skomponować. Ja jeszcze oddam hołd kilku osobom, poza samym oczywiście geniuszem Gendym Tartakowskim. To trzeba znaczyć, że jest po pierwsze Scott Wills, art director, który pracował z nim m.in. przy Samuraju Jacku. Jest Joel Valentine, który od lat pracuje z nim jako sound designer. To znaczy Gendy Tartakowski, w ogóle bardzo polecamy wam obejrzenie pitchowych fragmentów, w których Gendy prezentuje swoje storyboardy. Na przykład prezentuje Argentynozaura i mówi, no tu zbliżenie na Argentynozaura. On ciom, 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 ciu, 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 ciu. I że latają jakieś robaczki i tak dalej, i Joel Valentine to słyszy i jest w stanie idealnie zrobić to, o co mu chodziło, po prostu słuchając jego niedorzecznych dźwięków, więc jego tutaj udział jest olbrzymi. Tyler Bates i Joanna Higginbottom stworzyli fenomenalną muzykę, tego soundtracku słucham, znalazłem sposób, żeby go znaleźć. Niezależnie od dzieła, ale za każdym razem, jak oglądam Primal, widzę konkretne kadry, albo nawet myślę kadrami, to od razu słyszę tę fantastyczną muzykę. No i niech to wybrzmi także Aaron LaPlante, który jest jedynym głosem w tym serialu, którego kwestie dialogowe w większości sprowadzają się do... i tego typu rzeczy. I co ciekawe, studio Lacassette, to jest studio animacji. Czyli na samym końcu ich stawiam, bo oni dostawali tak naprawdę gotowce, które dopiero trzeba było zanimować.
to o czym właściwie jest Primal waszym zdaniem, tak? Bo oczywiście ten wątek przyjaźni i przygód to jest jedno, ale czy ten serial próbuje nam coś powiedzieć, czy próbuje nam coś przekazać? Ja uważam, że to jest na dobrą sprawę serial, który ukazuje nam narodziny dobra i zła. Postrzegania świata w inny sposób niż tylko jako lekcji przetrwania. Albo łańcucha pokarmowego. Albo łańcucha pokarmowego, bo ta wędrówka początkowo jest bardzo losowa. Polega tylko i wyłącznie na tym, żeby udać się w miejsce, w którym jest albo bezpiecznie, albo w którym jest jedzenie. I nagle te warstwy zupełnie się zmieniają, są dodawane przez Tartakowskiego i nasza perspektywa patrzenia na ten świat kompletnie się zmienia, aż do ostatniego odcinka, gdzie wszystko zupełnie... Na przykład dobro okazuje niekoniecznie ta grupa postaci, tak, na które liczyliśmy, że okaże się dobra. Tak, to jest ta zmiana perspektywy jest tutaj kluczowa i powoduje to, że widz staje przed niejednoznacznymi też problemami. To jest też serial bardzo o chęci przetrwania, takiej naturalnie, pragnieniu. Mhm. Mamy właśnie te kluczowe rzeczy na początku, które doprowadzają do tego, że te postacie mogłyby nie chcieć żyć już, bo też nie mają dla kogo praktycznie. Mają tylko siebie i mamy na przykład tą scenę, gdy jeden z bohaterów, Spear, chce się targnąć na własne życie na przykład, ale ma ten moment, gdzie jednak... Życie coś tak, znaczy. Życie coś znaczy. I jeśli on by stracił życie, to ci, którzy stracili życie, którzy byli dla niego ważni, to też znikną razem z tym. Nie? To pewnie jest już takie myślenie, chociaż to jest pierwotny człowiek, to i tak jest ten pociąg, który jest naturalny, właśnie taki pierwotny i dlatego następuje to połączenie z tym dinozaurem, który też chce dalej istnieć. I oni za wszelką cenę w każdej chwili chcą przeżyć, ale tak samo chcą przeżyć inni, którzy się tutaj pojawiają. Mamy na przykład te nietoperze, o których mówiliśmy, które są nieludzkie, które są przerażające, ale one też chcą żyć. One też są w jakimś kontakcie z innym potworem, tam mamy tą szelobę, która już była wspomniana i tam też jest jakaś relacja między tak. nimi, która połączona, naczynia połączone, żeby przeżyć za wszelką cenę. Oni jej coś przynoszą w ofiary, żeby ona tamten, a ona pewnie ich broni tego gniazda, czy coś w tym stylu. No i na każdym etapie to mamy. Mamy te wiedźmy, które też robią pewne rzeczy, żeby zachować ciągłość swojego istnienia, swojej kultury, swoich tych mistycznych uwarunkowań, żeby je dalej przekazywać. I tutaj każdy, kto się pojawia, jakieś nawet te węże, które nagle mamy, przerażająca scena. Mam trochę jak Indiana Jones, jak widzę węże, to od razu ręce cierpną i strach, ale one też za wszelką cenę, tutaj krew ma być i... ale tylko, żeby w jakiś sposób sobie poradzić. I ten serial właśnie to nam pokazuje. Tak samo mamy pewną postać, która się pojawia pod koniec, która też z czegoś skądś uciekła i też chce przeżyć. Też znajduje te osoby, które tutaj poznaje i też wchodzi z nim w jakąś relację, żeby dalej iść do przodu, dalej sobie poradzić. Wie, że w grupie jest raźniej. Tak jak w ogóle podsumowując, ja też tutaj, jeśli chodzi o to łączenie się tej grupy i potrzebę posiadania kogoś bliskiego. Uwielbiam ten moment, gdy dinozaur leży sobie na skale i ten wcześniej wściekły na niego Spear, który przeszedł z tą dinozaurzycą już wiele, wiele rzeczy, tylko tak patrzy na nią i się uśmiecha i kładzie się w tej wodzie i płynie i tak. jest przez chwilę szczęśliwy w tej oazie i ma kogoś bliskiego koło siebie i to jest fantastyczne podsumowanie tego, o czym jest Primal. No ja jeszcze uzupełnię to, co powiedzieliście tym, że ten serial ma wszystkie składniki potrzebne do eskalowania podjarki fandomu. To znaczy wie, czego nie zdradzać, co pozostawić w sferze naszych domysłów, wyobraźni. To znaczy, Jezu, czym była ta czarna ciecz? Albo czym był ten wirus? Czy on jeszcze powróci? Albo co to w ogóle była za istota? Albo czemu? Skąd oni się wzięli? Co robią na tej wyspie? Czy to jest w ogóle wyspa? Jest masa pytań, z którymi zostajemy, które nie mają odpowiedzi, które sprawiają, że potem... Przygotowując się do odcinka, wchodzimy na Reddita i patrzymy na jakieś 120 wątków z domysłami i teoriami ludzi. I to zazwyczaj takie dzieła są w stanie przetrwać najdłużej. Tak, tylko też te pytania nie odbierają nic koherencji tych odcinków, że one cały czas tak samo działają, nawet jak nie masz tych odpowiedzi, tak. nie? A często są takie seriale, gdzie odpowiedzi są najważniejsze i jak już je później poznasz, Lost. To... Tak, no, dokładnie, dokładnie. I już sam odcinek się nie liczy, tylko to pytanie, co dalej, co tam się dzieje. Troszkę tak jak Marvel dzisiaj działa, nie? Że co dalej w tym świecie, nie? Film był fajny, ale co zapowiada, nie? A tutaj, okej, okay, są pytania, ale te pojedyncze odcinki, one ci mówią wszystko o tych postaciach i są zamkniętymi całościami. One częściowo mogłyby żyć oderwaniu nawet tak, od tak, poszczególnych tak. innych. Jako, że zbliża się drugi sezon Primal, a my mamy przed sobą jeszcze jeden naprawdę fajny odcinek, w którym będziemy analizowali, interpretowali każdy z odcinków i naprawdę polecamy go obejrzeć, bo tam
Już bez spoilerów wchodzimy po całości i będziemy mówili, co chcemy i nikt nas nie ograniczy, to żeby zachęcić ludzi, żeby obejrzeli Primal do tego czasu, dlaczego uważacie, jednym, dwoma zdaniami, dlaczego uważacie, że to jest pozycja obowiązkowa? To jest doświadczenie. To nie jest serial, to jest coś po prostu niespotykanego. Szczególnie, że teraz mamy dużo naprawdę klasowych seriali animowanych, dużo fajnych tematycznie, skierowanych do różnych grup konkretnych, ale Primal nadal się w tym wszystkim wybija, bo to jest podsumowanie całej kariery naprawdę jednego z najlepszych reżyserów animacji w historii. Mhm. Dinozaury, potwory, fantastyczne postacie. Ja nie wiem, to jest moje spełnienie marzeń. Mogę coś więcej powiedzieć? Nic więcej nie mogę dodać. Ja mam bardzo podobnie, znaczy, bo poczujecie się znowu jak dzieci. Tak? Może być tak, że bardziej chłopcy, którzy bawili się właśnie dinozaurami i action manami, ale nawet jeżeli miałbym mówić nie tylko do chłopców, nie tylko do mężczyzn, to powiedziałbym, bo niczego takiego nie widzieliście. Nigdy. I robiłem testy na ludziach, nikt nie został skrzywdzony. Sadzałem, puszczałem pierwszy odcinek, za każdym razem robiło kolosalne wrażenie. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką możemy dać temu serialowi. Dzięki za obejrzenie naszego materiału. Jeżeli jesteście teraz nakręceni na Primal, tak jak ja przez cały czas, to mam dla Was dobrą informację. Cały pierwszy sezon jest dostępny na HBO Max i to jest tylko 3,5 godziny Waszego czasu, bo odcinki są naprawdę krótkie. Warto, żebyście je obejrzeli, bo już za 2 dni ukazuje się z kolei nasza pogłębiona dyskusja i analiza całego pierwszego sezonu, odcinek po odcinku. I uwaga, dokładnie dzień później, czyli w piątek 22 lipca, również na HBO Max, lądują 2 pierwsze odcinki nowego drugiego sezonu Primal. Naprawdę warto.